cześć, jestem Q. A wy co tam? Co tam, ziomeczki? Halo, co ten Q-show? Halo, co ten Q-show się pytają? Się pytają, no ja nie wiem, nie znają? Niech lepiej wszyscy oglądają. Albo smutne życie mają. Mają? Majonez. Taka ciekawostka, czy wiecie o tym, że jak wymienimy parę wyrazów w słowie... Taka ciekawostka, czy wiecie, że jak wymienimy parę liter w słowie majonez, to wychodzi Alexia Nitray? That fucking right. Wszystkie pytania, które przychodzą mi do głowy, zadaję na bieżąco na streamach. No i właśnie przez takich ludzi jest jak najmniej materiału na Q-Show. Podziękujmy teraz. How people from all corners of the UK, wherever they were, said thank you. Out of the darkness came the noise. The cheering, banging, clanking sound of thanks. From the smallest streets to the highest high-rise. To the grandest homes. In Glasgow, in Belfast, in Liverpool. Ja to nawet nie wiedziałem, że jest Q and Day. Witajcie w nowym odcinku Q and Day. Ja jestem Q. A to jest Day. Ale tak jak Sylwia wspomniała, że spędzamy tyle czasu na streamie razem, że nurtujące nas pytania padają na streamie. I właśnie przez takich ludzi... Pytanko, kiedy tatuaż skrasza za czasówki? Nie wiem, czy w ogóle będzie. W sensie, mówiłem kiedyś, że jak zrobię wszystkie czasówki skrasza, to wtedy sobie może zrobię ten platynowy relikt gdzieś na ciele. Ale po pierwsze, wcale mi się nie śpieszy. I nie jara mnie robienie sobie tatuaży. W sensie, nic do tego nie mam i tak dalej, ale... Nie wiem, czy mi się chce. A po drugie, jeszcze nie zrobiłem czasówek w Crash Team Racing. I aktualnie mi się nie chce, więc pewnie jeszcze trochę czasu minie. Czy chcesz mieszkać jeszcze gdzieś za granicą niż Anglia i Polska? W sumie jakbym mógł wybierać, to chciałbym się po prostu urodzić i mieszkać tam przez kurde całe życie. I chodzi mi tu o Japonię. I w sumie jak ja to czasami mówię ludziom, to jest takie trochę smutne. Ponieważ z jednej strony albo są ludzie tacy z taką podobną banią jak ja, czyli że a Japonia taka fajna, jaramy się Japonią strasznie. Albo są jeszcze tacy ludzie, którzy mówią coś w stylu, że... Japonia? A, to takie... To coś jak Chiny, nie? Nie, to coś jak Korea Północna, nie? Nie, to coś jak... Twój stary, kurwa, nie wiesz co to Japonia? Zamknij mordę, co? A, no właśnie tak myślałem. Myślałeś nad jakimś artystycznym filmem, w którym spełnisz się artystycznie, montażowo i merytorycznie? Myślałem o tym filmie i w sumie jedyny taki film, jaki mi się nasuwa na myśl, to nagrywanie jakichś takich zajebiście, takich ostrych, kurde, podchodzących do sadomaso aktów z Errol Queen w roli głównej. Nie wiem czemu, ale tak jakoś zawsze mam, jak o tym myślę. Tak więc Q, wytrwałości życzę w nowym roku. Ale przecież mamy już dopiero kwiecień. Zrób 100 milionów kulek w dupie z mamą. Cześć słodziaczki, dzisiaj będziemy robić 100 milionów kulek! I to z mamą! Tam gdzieś mamy przygotowane 100 milionów kulek, drodzy widzowie. I co ja będę robił? Będę sobie je wsadzał w dupę. A jak już wsadzę je w dupę, to potem na wielki finał wsadzę sobie moją mamę też w dupę. Kto wpadł na ten pomysł, kurwa? Aha, no to wszystko jasne. No. Fajnie się nagrywało Asię i Matiego. Tak, masz rację, fajnie się nagrywało Asię i Matiego i w sumie to nie jest pytanie, więc nie wiem na chuj odpowiadam. Da?
dawno nie było takich zjebanych kurwa ryjów i takich śmiesznych krzyków, co nie? Fani z pierwszych odcinków będą: w jakim wieku planujesz dzieci? W jakim wieku planuję dzieci, czy w jakim wieku planuję mieć dzieci? Ponieważ ludzie, którzy czasem mają dzieci, plany na dzieci dopiero miałyby jakieś 10 lat po tym, jak zaczęły mieć dzieci. Po co mi dzieci? Nigdy nie jarały mnie te takie małe gierki typu Tamagotchi, więc w sumie raczej w dzieciach też bym się nie spełniał. Lato czy zima? Lato czy zima, tak? A może spróbujmy sobie wspólnie odpowiedzieć razem na te pytanie, tak? Powiedzmy, że tu mamy zimę. Dokładnie tak. A tu mamy lato. Lato czy zima? Dlaczego masło jest maślane? Nie będę się zniżał do tego poziomu. Murem za Q. 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 Ja cię... Jaki ten odcinek jest zabawny! Dlaczego Wiedźmin 3 to na... Jaki był najlepszy nowy serial, nowy sezon serialu w roku 2019 według ciebie? Stranger Things trzeci sezon leciał chyba, nie? Jeśli... Tak, to było chyba to. No. No to było bardzo fajne. To było bardzo fajne. Kiedy wracasz do Polski? No teraz nawet jakbym chciał, to nie mogę. Jak zarobić pierwszy milion? Jakby to powiedział mój brat, pierwszy milion należy ukraść. Kiedy grosza dasz Wiedźminowi? Pięknie mówisz. A opowiadasz o serialu jak prawdziwy reżyser filmowy. Debili to jest od cholery w internecie. I bycie prosem. Nikt nie doceni. Musisz mieć po prostu wyjebane i zacznij robić coś milszego dla siebie. Co wychodzi ci super, na przykład piosenki. Walić podlizywanie się widzą. Może nie masz setek widzów, dzięki Asia, ale za to nie jakiś random. Idziemy w jakość, nie ilość. Rób to, co cię kręci i czym się czasujesz. Może dzięki przerwie rozkwitniesz. Odkryjesz nowe postanowienia i plan. Na nakręcenie filmu pełnometrażowego. Bo to reżyser jest scenarzysta. Już jest super. Tylko teraz trzeba nakręcić coś, żeby znowu opowiadać. Bo dobrze się słucha. Najdłuższy komentarz ever. Ale jesteś wolny! PS, do kolejnego odcinka chcę koszulkę tą białą z buźką, jest kozacka. Nie ma takiej kurwa. Co to jest koncert życzeń? Ja się pytam. Jakie gatunki muzyki lubisz? Lubię czasem jazz. Czasem blues, czasem rock, a czasem rap, czasem pop, czasem grunge, czasem alternatywne brzmienia też. No, disco polo to nie. Chociaż jesteś szalona, co nie? Jakoś tak będzie.
A, ogółem jeśli chodzi o gatunki muzyki, to głównie rock, rap. Lubię jakieś takie dziwne brzmienia, które brzmią fajnie. To jest ciężko powiedzieć, które są brzmią fajnie. Po prostu musiałbym usłyszeć i bym ci powiedział w cztery uszy, czy to jest spoko, czy nie. No. Czy planujesz kontynuację Asi i Matiego lub nakręcić inny serial? Tak i tak. W sensie były plany, tysiąc było planów. 30 się zbliża. Czy czujesz się staro? Tak, czuję się staro już od jakichś 10 lat około. Ale tak jebło strasznie. Tak pyk, 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 pyk i już zrobione, nie? Ja pamiętam jeszcze jak, kurwa, nie wiem, powiedzmy do gimnazjum chodziłem i było śmiesznie. A teraz już nie chodzę do gimnazjum i jest mniej śmiesznie. O kurwa, to ciekawe co będzie za kolejne, nie wiem, 15 lat. Jak już wtedy będzie najmniej śmiesznie, to będzie przykro. Gdybyś mógł wybrać, że albo umiesz czytać w myślach, albo umiesz być niewidzialny, co byś wybrał? Ale to też ciekawe, bo znaczy to też zależy, bo czy umiem czytać w myślach, ale czy ja muszę być bezpośrednio przy osobie, od której czytam w myślach, czy na przykład mógłbym czytać kiedykolwiek, komukolwiek, no, na przykład teraz tobie, albo przez Skype'a powiedzmy komuś, albo przez telefon, czy to są pierwsze takie zmienne, ciekawe. A po drugie, to jakbym był niewidzialny, to czy byłbym niewidzialny, ale mógłbym wszystko robić dalej fizycznie, czy bym był niewidzialny, ale też niematerialny, że ktoś jakby szedł na mnie, to by przeze mnie przeszedł i by nie poczuł, że ja jestem. Bo to są właśnie bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Czy ja bym mógł jako niewidzialna postać coś podnosić, czy nie? Gdybyś mógł wybrać, na podstawie którego serialu zrobią dobrą grę, który byś wybrał? Wyjaśniamy tajemnicę seksu. The Last of Us to by się mogło, kurwa, schować. No to fajnie. Pytanie zarówno do Q, jak i Chibi. Czy byliście świadkami jakiejś akcji, gdzie kibice dwóch nielubiących się angielskich klubów piłkarskich mieli sobie coś do powiedzenia? Tak. Tak, tak. Ja byłem. Nie wiem jak Chibi, ale ja byłem. Jak byłem w pracy kiedyś tam, to jeden z ziomków mówił: ha, dzisiaj Liverpool wygra, a drugi koleś powiedział: ha, głupi jesteś, chyba Manchester. Także no, to jest moje bogate doświadczenie. Jakiej szkolnej lektury najbardziej nie lubisz? Szczerze mówiąc, jeśli mam się przyznać tutaj bez bicia, jakie lektury rzeczywiście całe przeczytałem, to były to, pierwsza to było Pinokio, a druga to było W pustyni i w puszczy. Tylko te dwie książki przeczytałem ze wszystkich lektur. Jakbym miał wybierać, której bardziej nie lubię, to Pinokio już kompletnie nie pamiętam, więc nie mogę pamiętać, czy jej nie lubiłem. A W pustyni i w puszczy jeszcze trochę pamiętam i pamiętam, że jej nie lubiłem, więc nie lubię. Jesteś bardziej indywidualistą, czy wolisz pracować w zespole? W zespole. Dobre pytanie. Nie, tak szczerze mówiąc, to jestem bardziej indywidualistą, co raczej mogłoby mnie trochę już zdradzić, patrząc na przykład na obsadę Asi i Matiego, gdzie połowę obsady gram ja. No ale chodzi głównie o to, że mam taki deep bullet pod introwersję. Introwertykiem, kurwa. Także no, wszystko co mam robić i tak dalej, to czy to chodzi o pracę na przykład, czy chodzi o, no nie wiem, o cokolwiek, to wolę to sam robić. Żadnej, kurwa, współpracy i tak dalej, i o wiele lepiej mi się to robi i o wiele lepiej, tak szczerze mówiąc, wykonuję to co mam wykonać, jak sam to robię, niż jak mam kooperację z kimś robić. Co w sumie paradoksalnie trochę kłóci się z ideą, w którą też wierzę mocno, czyli że po prostu w dobrym teamie, z dobrym teamworkiem jednak o wiele więcej zawsze się osiągnie niż w pojedynkę. Co jest w sumie strasznie chujowe, bo mówi się, że z naturą nie wygrasz, więc nie należy z nią walczyć. Należy zaakceptować to, kim się jest i czerpać z tego, nauczyć się wykorzystywać to jako swoją siłę. Ale z drugiej strony też wierzę w to, że kurde, jednak kooperacja to jest to i mimo, że moja natura się z tym kłóci, to jednak coś kurcze w tym jest. I tutaj właśnie się pojawia dualizm i ambiwalencja i przeciwieństwa.
A wszystko to zawsze jest gdzieś tam troszkę posypane, jeśli chodzi o wątki na moim kanale. Nie wiem w ogóle, nie mam pojęcia zielonego, dlaczego tak mówię. Bo jak ja bym oglądał kogoś, kto tak mówi w ten sposób, właśnie teraz, tak jak ja, to pewnie bym wyłączył ten film i obejrzał coś innego, coś mądrzejszego, coś ciekawszego, coś lepszego, inteligentniejszego. Ale wciąż tak mówię i nawet mówię, co bym zrobił, gdybym widział kogoś, kto tak mówi, więc to tak jakbym sugerował, że macie to wyłączyć, ale nie włączajcie. Aj, znowu kłócę się sam ze sobą. Dualizm. Ambiwalencja. Przeciwieństwa. Wow. Dualizm. Masz magnesy na lodówce, jak tak, to weź pokaż. Okej, to chodźcie za mną. Taka sałatka leśna polana, najlepszy przepis. Kliknij tutaj i zainstaluj, okej. Czekajcie, chyba się wgrywa. No i chuj, bombki szczelił. Nie mam na lodówce chyba Wi-Fi, kurwa, nie wiem o co chodzi. God damn it. W każdym razie, tu mam na przykład planszę, którą sam układałem, widzicie? Player 1 jako Mario sobie leci po grzybkę, a player 2 jako Luigi ma totalnie przepierdolony. Tutaj jest duży Mario, tutaj jest otwieracz z Londynu, tutaj jest otwieracz z Claptrapa, tutaj jest... Czekaj, co pisze? Kocham Matusia? Jakieś... nie wiem. Tutaj jest na przykład Chibi ze swoimi dupeczkami, tutaj mamy Newquay. Tutaj mamy Blackpool. Lubię tam jeździć, bo prawie jak Deadpool. Tutaj mamy kolejne dupeczki. Tu mamy kolejne dupeczki. Tu mamy Slavic Box. Woo! Hutor Gorajec. Jakieś zjeby. Jakieś zjeby. A tu mam literkę S jeszcze. A tu taki Bayer. Jest Mario. 3D. Kurwa, co się dzieje? Wow! Jak? Czy jest jakaś gra, film, serial i tak dalej, który ci się nie podobał, ale większość ludzi się nad nim spuszcza? 365 dni. Dużo kobiet, że tak to nazwę, się spuszcza nad tym filmem. I mówi, że jest wybitny, zajebisty, wow. Zauważyłem, że zawsze jak ktoś to obejrzy, to są dwie skrajnie różne opinie. Pierwsza to właśnie takie, że o kurwa, jakie to jest boskie, no wow. A druga to jest kurwa takie po prostu, wiecie, tylko już nawet... już szkoda gadać, już nawet się nie odzywam, po prostu tam... Wiecie, ktoś ci tylko skinie głową, że ten... Ty też skiniesz głową, że wiesz o co chodzi. I tak se... Skiniecie głową. No. Tak se skiniecie głową. Chibi, po co machasz tam głową, ha? Boom! Taki żarcik. Trzymajcie kciuki, żeby nie wyszedł, bo często jak w jakichś filmach, czy gdziekolwiek kiwają głową, to Chibi nawet nad tym nie panuje, ale jej głowa też tak lata. Więc zobaczymy. Dam wam znać potem, jak mnie zapytacie, czy mi wyszło. Ha, Chibi! Pierwszy. Wow, brawo, podeślij mi adres, to wyślę ci medal. Medal kutasa na ryj! Fajnie to brzmi, nie? Kutasa na ryj! Kutasa na ryj! Kutasa na ryj, kutasa na ryj, kutasa na ryj, kutasa na ryj! Śpiewajcie ze mną. Kutasa na ryj! I tu jeszcze ten ryj mówcie takie bez J. Kutasa na ry, kutasa na ry, kutasa na ry, bum, kutasa na ry, bum, kutasa na ry, bum, kutasa na ry, kutasa na ry, kutasa na ry, bum, kutasa na ry, bum, kutasa na ry, bum.
Kutasanary! Bum! Mamy to. Ja pierdolę, jaki ten odcinek jest chujowy, nie? Aż muszę popić. Stay home. Save lives. Jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale nie wiem co, więc patrzę w obiektyw po prostu. Aż sobie przypomnę i wtedy zrobię jakieś cięcie. A, chciałem powiedzieć, stay home, save lives. Czekaj, jeszcze raz, stay home, save lives. West Coast, East Coast, boom! Woo! Dobra, nie? Dobre zakończenie. Trzymajcie się. Yo, sprawdź to, ej, yo, sprawdź to, lecimy z tym, yo, tutaj końcówka, cue nabicia, lecimy, włączaj ten instrumental, Michu, jest przekaz, co, serniku, wow, lecimy, uwaga, dajcie łapki w górę, dajcie komentarze, bo lubię, i pytajcie mnie dalej, pytajcie, jak w karnawale, BOOM! Ej, yo, sprawdź to, ziom, słuchaj tego, ej, patrz na ten punchline, uwaga, dajcie pytania na następny odcinek, to będzie wtedy fajnie. I teraz też, yo, jest fajnie, BOOM, elo.